Ufam zespołowi. Przedstawienie skończone. Dede mówi nam, że nic mu nie jest, ale występ, który obejrzeliśmy, wzbudził w nas niesmak. Dede zarobił pieniądze, które powinny wystarczyć mu na kilka miesięcy. Może wracać do domu. Tata wraca. Leczenie pozwoliłoby Dede wyrwać się z tego ludzkiego cyrku. Ion Toder w końcu doczekał chwili, o której marzył przez 18 lat. Wrócił do pracy na traktorze. Jego ręka prawie całkowicie odzyskała sprawność. Udało ci się. Tak, patrz. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby miał dwie zdrowe ręce przy Bożej pomocy. Zacząłem pracować, więc ludzie bardziej mnie szanują. Kiedyś kobiety ode mnie uciekały. Nie chciały nawet rozmawiać. Może pójdę do innej wioski i tam znajdę sobie kobietę. Regularne kontrole pozwolą mu pozostać samodzielnym i dadzą nadzieję na przyszłość. W Ameryce dr Gaspari zakończył pertraktacje dotyczące darmowego leczenia dla Dede. Przedstawia mu swoje propozycje. W Indonezji dziennikarz Kresna Astramadzia przekazuje list rodzinie Dede. Mężczyzny nie ma, więc Kresna rozmawia z jego kuzynami. Gdzie jest Dede? Z krewnymi w Subang. To jest list od doktora. Jeśli Dede się zgodzi, może wyzdrowieć. Środek o nazwie acetretin powinien zmniejszyć ilość brodawek. Mówił mi, że chce się leczyć. Kuracja doktora Gaspari wyleczy większość narośli. Dede będzie mógł wrócić do rybołówstwa i znów zająć się dziećmi. Jak dotąd Dede nie przyjął propozycji. Podobno nadal występuje.